Jesteśmy. Witamy bardzo serdecznie. Pierwszy live obozowy z okresu przygotowawczego na Słowacji w Szamorin.
Ja nazywam się Kamil Wawrzyńcak. Dzisiaj razem ze mną na rozmowę przybył Fabian Hiszpański. Witam serdecznie. Jesteśmy na żywo, także czekamy na Wasze pytania do Fabiana. Możecie je zadawać i na czacie, na YouTubie i na naszych innych pozostałych social mediach, na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku. Widzieliśmy, że kilka pytań już padło, ale cały czas czekamy na więcej. A czekając też na osoby, które się tutaj zbiorą i czekając na kolejne pytania, to zacznijmy tak pomału. Jak się czujesz? Jest, mamy obóz, trzeci dzień w zasadzie, drugi tutaj na miejscu. To najpierw tak ogólnie zapytam. No na tą chwilę jest dobrze, ciężko trenujemy, jutro mamy fajnego rywala. Na pewno będzie można się dużo nauczyć od nich. Może będzie więcej troszkę biegania bez piłki niż z piłką, ale będziemy starali się im postawić trudne warunki. A co nas tutaj spotkało, no to na pewno fajny ośrodek, fajne boisko, fajny klimat tutaj jest, same superlatywy. No w sumie jeszcze pogoda, tutaj przynajmniej się trafiła w miarę. Ten pierwszy bardziej mecz, taka grillowa troszeczkę. Trochę tak, więc trochę potów wylanych. No i tak, sprawdźmy ile mamy chętnych i zainteresowanych kibiców. Powoli się zbieramy. Było jedno pytanie, jak patrzyłem, które się przewijało w różnej formie, więc możemy pomalutku od tego zacząć. Już sprawdzamy. Właśnie, ujmijmy to słowami takimi. Fabian, jakie to uczucie wrócić do domu? No na pewno byłem podekscytowany i trochę zestresowany, jak przyszedłem na pierwsze zajęcia po tak długiej przerwie. No ale Sekul i Janis mnie jakoś tutaj wprowadzili, starzy znajomi. No fajnie, zawsze gra dla Wisły Płock sprawiała mi wielką satysfakcję i myślę, że tak będzie cały czas. Okay, tutaj też było podobne pytanie, nie wiem, czy tutaj możemy zawrzeć tą odpowiedź w tym, co właśnie powiedziałeś. Już po mnie uciekło Twitter. Ciężko było w ogóle podjąć decyzję o powrocie do Płocka? Pyta Łukasz. Wiesz co, fajne było to, że to działacze Wisły Płock pierwsi się do mnie zgłosili, że to nie ja dzwoniłem. Chociaż byliśmy już od kilku lat w stałym kontakcie, rozmawialiśmy po meczach, również o sytuacji w klubie. Nie, myślę, że nie było ciężko. Zawsze chciałem grać jak najwięcej meczów dla Wisły Płock i myślę, że to nie była ciężka decyzja dla mnie. W ogóle też tu jest odpowiedź chyba, bo było pytanie, co sprawiło, że wróciłeś właśnie do Wisły. Wiesz co, chyba ten mecz Stali Mielec z Wisłą Płock tutaj 0-0. Chyba ten mecz sprawił, że chciałem wrócić, bo tak wychodząc nawet na rozgrzewkę czy grając w meczu, to gdzieś tam kątem oka widziałem znajomych, którzy byli na trybunach i na pewno to jest wielka frajda zagrać dla swoich kolegów, znajomych, dla rodziny przy Łukasiewicza. Czyli jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jasne, że tak. Okej, okay. Przejdźmy dalej. Zacznę, żeby też tak nie mieszać, zacznę od pytań z Facebooka, które tutaj padło, jest kilka. Sporo dotyczy Twojego powrotu do Płocka i jakby historii z tym związanych. Marcin Gankowski pyta, czy były jakieś inne propozycje poza Wisłą? Na pewno też była fajna propozycja zostania w Stali Mielec. Coś tam też się przewijało, ale nie było żadnych konkretów. Tu Wisła Płock była najkonkretniejsza i mówię, fajnie się negocjowało te warunki. No i to była chyba najkonkretniejsza oferta z tych wszystkich. Okej. Okay. Jak forma przed rozpoczęciem sezonu? Dopiero zaczęliśmy ten obóz, więc też ciężko. Tak, tak. No nie jest źle, ale zawsze mogłoby być lepiej. Myślę, że z dnia na dzień ta forma będzie rosła u mnie i u moich kolegów z drużyny i będzie coraz lepiej. Dobra. Dawid Mroczkowski pyta, na jakiej pozycji na boisku gra się panu najlepiej? Wiesz co, najlepiej mi się gra, bo już od kilku lat grałem w tej piątce obrońców na wahadle. To jest myślę, że taka pozycja stworzona dla mnie. No ale też grałem i na prawej obronie, i na lewej obronie. Jestem takim troszeczkę uniwersalnym zawodnikiem. Gram wszędzie i nigdzie, jak to mówią, nie? Zetka dziura. Ale no, myślę, że tak optymalnie, jak będziemy grali czwórką, no to prawa obrona, a jak piątką, to te wahadełko by było fajnie. Okej, okay. Dawid pyta jeszcze, podejrzewam, że to
bliżej końca sezonu ewentualnie, ale czy mogę dostać kiedyś od pana koszulkę po meczu? Myślę, że to nie jedyny chętny na koszulkę. Jak będzie można, to na pewno, bo kibice nieraz nie wiedzą, że z tymi koszulkami jest ciężko, bo my nieraz mamy tylko dwie na sezon. No ale jak będzie można rozdać koszulkę, na pewno do kogoś trafi. Okay. Szymon Zarzycki. Jakby pytanie, myślę, oczywiste. Znaczy odpowiedź na to pytanie oczywista, no ale żeby to wybrzmiało od ciebie. Jak długo przyszedłeś do Wisły? Na dzień dzisiejszy podpisałem 3-letnią umowę. No mam nadzieję, że będę grał tutaj już do późnej starości, jak najdłużej. Przejdźmy na Instagram. Tutaj wcześniej Iza pytała właśnie o to uczucie, które towarzyszyło ci przy powrocie, ale mamy też Daniela Mankiewicza. Chyba odległe jeszcze pytanie, ale jakie masz plany na siebie po zawieszeniu butów na kołku? Wiesz co, na dzień dzisiejszy kończę studia we Wrocławiu, też związane ze sportem, w Wyższej Szkole Sportu. No ale tak naprawdę nie myślałem jeszcze, co będę robił, bo myślę, że kilka dobrych lat jest jeszcze przede mną dobrego grania, zagrania dużo meczów i na dzień dzisiejszy skupiam się tylko na tym, żeby jak najlepiej wyglądać na boisku. A tak dopytam, gdzieś tam podejrzewam, że była jakaś myśl, chociaż jedna o tej przyszłości. Chciałbyś zostać przy tej piłce? Tak. No, piłka to całe moje życie, nie? Od 7 roku życia człowiek trenuje, myślę, że będę chciał zostać w piłce jak najdłużej. Bardziej trener, bardziej nie wiem, menadżer może? Myślę, że chyba bardziej trener. No, trochę trenerów przez twoją karierę się przewinęło, ale myślę, że do tego przejdziemy też później. Ale mogłeś czerpać... Wiedzę, tak. I od zawodników, i od trenerów. Okay. Przejdźmy dalej do tego Instagrama. Dalej Daniel pyta. Okay, no miałeś w swojej przygodzie krótką, powiedzmy, przerwę od takiego oficjalnego grania na wyższym szczeblu. No i też Daniel pyta, podczas przerwy w przygodzie z piłką, bo wchodziło w grę te pół sezonu. Chyba był nawet rok. Nawet. Okay. Czy pracowałeś wtedy na etacie? Wiesz co, tutaj przerwa to była taka przysłowiowa przerwa, bo cały czas byłem w treningu z drugą drużyną Wisły Płock. Prowadził ją trener Artur Serocki i później Adam Majewski. Nie pracowałem nigdzie, chociaż takie myśli też przychodziły przez głowę, bo to były ciężkie chwile, wtedy też mi się urodziła córka, no i gdzieś tych dochodów nie było, nie? To naprawdę ciężki okres był, ale wspominam też go bardzo dobrze, bo dobrze go wykorzystałem. Ci chłopacy z tego rocznika 98 też mnie napędzali na tych treningach. Myślę, że w drugą stronę też to działało i zrobiliśmy chyba jeden z lepszych wyników w ostatnich latach drugiego zespołu, bo tam bodajże drugie miejsce zajęliśmy i mało brakowało, żebyśmy ugrali baraże, ale ta ekipa była naprawdę bardzo dobra. Szkoda, że nikt z tych chłopaków teraz nie gra tutaj w Wiśle Płock, bo naprawdę mieli duży potencjał. Dobra, dalej jeśli chodzi o Instagrama, to już ostatnie pytanie. Wspomniałeś tutaj o swoich trenerach akurat w tym okresie. Być może to jest ten kierunek. Komu w życiu zawdzięczasz najwięcej? Komu w życiu zawdzięczam najwięcej? No przede wszystkim chyba rodzicom, bo to dzięki nim jestem tutaj, gdzie jestem. Oni tam nakreślili mi drogę, pokazali jakieś życiowe wartości, które teraz wyznaję. No i im zawdzięczam najwięcej. No teraz też narzeczonej, ponieważ urodziła mi śliczną córeczkę, zdrową. Też jej bardzo dużo zawdzięczam. No jeżeli chodzi o takie stricte sportowe rzeczy, no myślę, że takim moim mentorem jest trener Adam Majewski. Tak, czyli też postać dobrze znana. W Płocku, jak i w Polsce. Dokładnie. Przejdźmy na Twittera. Tutaj tych pytań było troszeczkę więcej. Jan Świderski pyta, co takiego planujesz wnieść do zespołu, czego mogło brakować w poprzednich sezonach? Podejrzewam, że mimo tego, że nie byłeś związany z Płockiem, jakby formalnie jako piłkarz, to też rozmawialiśmy o tym, że śledziłeś te wyniki. Bardzo zależało mi na tym, żeby Wisła utrzymała się w Ekstraklasie, co chcę dać od siebie. Chcę dobrze wyglądać na boisku, ale przede wszystkim chcę wprowadzić tutaj razem z chłopakami rodzinną atmosferę, bo myślę, że rodzinna atmosfera w szatni, wspólne jakieś, nie wiem, integracje pozaboiskowe z rodzinami, myślę, że to napędza zespoły w Polsce, że na dobrej atmosferze
i że na dobrej atmosferze te wyniki pójdą w górę. Jedno się łączy z drugim, nie? To ja tak obserwuję, też wspominałeś właśnie o Krzyśku Janusie i o Łukaszu Sekulskim. No wy tak staracie się chyba trzymać razem, czyli to jest taki mały powrót do przeszłości, można by powiedzieć. Tak, tak, no staramy się jakoś rozweselić tutaj no chłopaków, żeby już zapomnieli o tym, co było, żeby to odciąć grubą krechą i tworzyć nową, lepszą historię dla Wisły Płock. Oby tak było. To jest w ogóle jedno ciekawe pytanie. Specjalnie nie rozmawialiśmy, jakby nie zadawałem go w żadnej formie wcześniej tobie. Jestem ciekaw, czy znasz tą historię. Profil Miasto Mistrzów pyta, cytuję tutaj, ja z pytaniem zupełnie z innej beczki, ale nie znam tej historii. Może już kiedyś Fabian dostał to pytanie. Stanisław Staszewski, tata Kazika, mieszkając w Płocku, napisał słynną Celinę. Kojarzymy Kazika? Artystę? Tak, 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 jasne, że tak. Wracam. Napisał słynną Celinę na prezent ślubny dla Celiny hiszpańskiej, płotczanki. Czy pani Celina to rodzina zawodnika? Wiesz co, jedyną Celinę, jaką znam, to jest moja babcia, ale nie nazywa się hiszpańska. Nie. Myślę, że chociaż może jakaś piąta woda po kisielu, jak to mówią, by trzeba było zapytać. Może telefon do przyjaciela zrobimy zaraz, gdzieś tam poszukamy. Nie, ale myślę, nie, że chyba nie znam. No to niestety w tym momencie na to pytanie nie odpowiemy, ale kto wie, może warto się zainteresować. Bo może jakiś spadek czeka. No właśnie, kto wie. Okej, jeszcze Miasto Mistrzów już ma takie bardziej sportowe, przyziemne pytanie. I też znowu wracamy do kwestii sprawdzania wyników Wisły przez ciebie już w tych poprzednich sezonach. Kto jest najlepszym Hiszpanem w historii Wisły? Nie było ich wielu. Zapewne. Nie było ich wielu. Był Cabrera też był Hiszpanem chyba, nie? Czy nie? Nie. Angel Garcia, też dobry zawodnik, lewy obrońca. Ojej, kto tu był jeszcze z Hiszpanów? Myślę, że też, że jego chyba tak najbardziej zapamiętałem. Taki solidny lewy obrońca z lewą nogą. Ostatnio, okej, na twojej pozycji. No ostatnio chyba najwięcej kibiców będzie kojarzyło Davo. A, jeszcze Davo, tak. No, też bardzo dobry zawodnik, nie? Tak go piłka szukała. Niekoniecznie jak oglądałem te mecze, podobał mi się aż tak bardzo z gry, ale miał to coś, co powinien mieć napastnik, nie? Gdzieś zawsze znalazł się, gdzieś ta piłka go szukała w polu karnym, no i przede wszystkim był skuteczny. No, w sumie został w elicie, jeśli chodzi o te bramki do końca sezonu, mimo że pół sezonu już w Wiśle nie grał. Dokładnie. Dobra, to też rozmawialiśmy o Sekulu, o Janusie i tutaj Mateusz Mrozowski pyta, no tutaj możesz się rozwinąć, myślę, na ten temat, bo wchodząc do szatni i widząc w niej Sekula i Janusa, czy poczułeś się jak w 2013 roku? Wiesz co, z tej ekipy chyba jeszcze był Krzysiek Kamiński, czy to było wcześniej, o rok albo o dwa. Sekul i Janis, tak jak mówisz, no na pewno kluczowe postacie tutaj pod względem atmosfery, gry. No co mogę o nich więcej powiedzieć? No, fajnie, że są, fajnie, że mogę z nimi dzielić ponownie szatnie, bo tak jak mówię, to są osoby, na których Wisła Płock powinna się opierać. Jak najwięcej takich chyba Wiślaków z krwi i kości. Dokładnie. Przejdziemy do Rafała Głębiewskiego. Tutaj zasypał nas aż 7 pytaniami. Więc też... Mam nadzieję, że nie trudnymi. Ale ciekawymi, więc tutaj też myślę, że wyzwanie dla ciebie. Chyba nie są zbyt trudne. Mam taką nadzieję. Najwyżej będzie pomidor. Tak jest. Znowu mamy temat powrotu. Jakie marzenie związane z Wisełką Fabian masz po powrocie? No przede wszystkim pierwsze marzenie to jest, żeby Wisła wróciła do elity, do ekstraklasy. Obojętnie jakim wynikiem, tylko żebyśmy w przyszłym sezonie grali tą ligę wyżej. A drugie marzenie, no to jest jak najlepsze zaprezentowanie się w przyszłym sezonie, takie indywidualne, poprzez strzelanie bramek i dawanie asyst do napastników, czy tam do ofensywnych pomocników. Okay. Tutaj mamy też ciekawe pytanie właśnie od Rafała. Kogo byś polecił ze Stali Mielec do Wisełki? No myślę, że teraz też Arek Kasperkiewicz jest wolnym zawodnikiem z tego co czytałem. Dzisiaj nie przedłużył umowy. Bardzo solidny obrońca. Fajnie mi się z nim występowało, bo akurat był tym półprawym stoperem, który często mi tam podawał. Z tych wolnych zawodników, bo wiadomo, że ci, którzy mają kontrakty, tak jak Mateusz Matras, bardzo solidny obrońca, to myślę, że ciężko, żeby przyszli do Wisły Płock.
to myślę, że jeszcze jest Marcin Flis, solidny środkowy obrońca. Pogłoski, że do Łodzi ma iść. Do Łodzi. No to czyli też ciężko. Może być ciężko. Ojej, kto tam jeszcze z takich dobrych? No i dużo było. Byliśmy taką przede wszystkim ekipą solidną i zgraną na boisku i w szatni, nie? I myślę, że to nas napędzało. Także dużo, dużo chłopaków jest naprawdę bardzo dobrych i wartych uwagi. No to jeszcze jesteśmy przy stali, więc też podpytam. Jak to by się grało z innymi zawodnikami, którzy też mieli Wisłę w swoim CV? Mam tu na myśli Piotrka Wlazło i w sumie Fryderyk, no to już do nas wrócił, więc też miałeś okazję z nim pograć. Mikołaj Lebedyński. I Mikołaj Lebedyński, dokładnie. No tak jak mówisz, mogę po kolei powiedzieć, no to Piotrek Wlazło, to tak jak poprzez występy w Wiśle Płock można było zobaczyć, że to jest taka skała, ostoja całej drużyny, nie? Na nim opierała się gra, on dyktował tempo gry. Właśnie jego też bym chętnie polecił, bym go chętnie widział w tym zespole, bo jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Fryderyk Gerbowski, no Fryderyk, trochę go trapiły kontuzje. No ale też pokazał się solidnie, strzelił dwie bramki, przepiękną bramkę z Pogonią Szczecin i na koniec w ostatniej kolejce z Wartą Poznań. Sami widzicie na treningach, że też chłopak ma talent i warto na niego stawiać. I Mikołaj Lebedyński, no to jest taki napastnik od czarnej roboty, bardzo silny, piłkę bierze na siebie. Myślę, że też to jest bardzo dobry zawodnik. A czy w związku z tym, że powiedzmy ta Wisła Płock była takim waszym punktem wspólnym, poza treningami też wspólnie spędzaliście czas? Bardziej tylko z Mikołajem Lebedyńskim, bo też nasze dzieci tak się złapały. Dziewczyny, tak z nim utrzymywałem kontakt, bo też Piotrek nie mieszkał w Mielcu, mieszkał poza Mielcem, to tak ten kontakt był troszkę mniejszy, ale z Mikołajem był fajny kontakt. Zostajemy nadal w Mielcu, bo Rafał pyta dalej. Jak oceniasz współpracę z Adamem Majewskim? No w samych superlatywach. Wszyscy wiedzą, nawet i w Płocku, czy w Mielcu, dużo ludzi trenera Majewskiego docenia poprzez to, jakim jest uczciwym człowiekiem, jak potrafi zintegrować drużynę, wprowadzić dobrą atmosferę rodzinną. No i przede wszystkim, moim zdaniem, jest to przyszłościowy trener, topowy trener w Polsce. Fajnie mi się pracowało z trenerem Adamem, no bo można było się mimo tego już mojego wieku, w tym roku będzie już 30, mam nadzieję, że huczna. fajnie się z trenerem pracowało, bo mimo wieku tego 30 lat mogłem się czegoś jeszcze nauczyć, nie? I to mnie też nakręcało, żeby z dnia na dzień robić jakiś postęp. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, każdemu klubowi i każdemu zawodnikowi polecam, żeby kiedyś mógł trenować i grać pod skrzydłami trenera Adama. I myślę, że nie ma osoby, zawodnika, która negatywnie jakoś by się wypowiedziała o trenerze. Myślisz, że trener Majewski ma w najbliższym czasie szansę wrócić do Ekstraklasy na ławkę? Mam taką nadzieję, że tak się stanie i będę na pewno za to trzymał kciuki. Jeśli jesteśmy jeszcze przy twojej przeszłości, czy żałujesz decyzji odejścia z Wisełki do Podbeskidzia z perspektywy czasu? Wiesz co, nie, chyba nie żałuję. Z jednej strony nie żałuję, bo coś mnie to nauczyło, a z drugiej strony żałuję, bo... Na zdrowie! z drugiej strony był to jakiś taki słabszy okres w mojej przygodzie z piłką, bo gdzieś ten sezon mi tak uciekł, zagrałem mało meczów, bardziej grałem w trzeciej lidze niż w Ekstraklasie. Nie tak to miało wyglądać, no ale widocznie tak musiało być. Tak chciał los i to już jest za mną, nie rozmyślam o tym. Myślę, co jest tutaj i teraz. Co tutaj i teraz, czyli tutaj też mamy przejść od razu płynne do kolejnego pytania, bo Rafał pyta dalej, kto robi wrażenie na tobie w obecnym zespole? To jest ciężkie pytanie. No wszyscy, nie? Dyplomatycznie. Najłatwiej. Nie, jest dużo fajnych zawodników. No, w tych pierwszych treningach, na których przyszedłem, na pewno fajnie się oglądało Mateusza Szwocha. Widać spokój w środku, doświadczenie. No, Łukasz Sekulski, mam nadzieję, że będzie w tym sezonie jeszcze większym egzekutorem. Będzie nękał obrońców i bramkarzy. No jest dużo fajnych chłopaków, jest fajna młodzież, jest Maślaczek, lewy wahadłowy, też mi się fajnie podobał na boisku. Jest naprawdę dużo fajnych chłopaków tutaj.
Okej, okay. Tu mamy kolejne pytanie, cytuję, gdzie widzisz się na boisku najbardziej, ale to już rozmawialiśmy o tym wcześniej, o tym wahadle. I też nawiązanie do tego, co mówiłeś. Mam nadzieję, że chłopaki z Płocka ustawią na szatnie. Czy masz ambicje być w radzie drużyny? Wiesz co, gdzieś już jestem mniej więcej, jak trener wzywa tych starszych zawodników, to już zaliczam się do grona tych zawodników. No. Myślę, że też dlatego, że jestem wychowankiem, że wychowankom najbardziej będzie zależało na dobru tego klubu. No i my mamy to ciągnąć. Ja przychodząc tutaj zdawałem sobie sprawę i zdaję sobie sprawę z tego, że to na nas ma się opierać przede wszystkim szatnia i mamy to ciągnąć w górę. Czyli jakby mam tutaj rozumieć, że trener Saganowski jakby stawia i chce się opierać, przynajmniej ten trzon, jako na zawodnikach z Płocka, takich typowych Płoczanach powiedzmy i zawodnikach związanymi mocno z tym klubem? No nie do końca, bo też są chłopaki, którzy nie są wychowankami Wisły. No ale myślę, że trener sam to zauważył, że nam Płoczanom tutaj bardzo zależy na tym, żeby wznieść na wyżyny nasz klub. Myślisz, że Łukasz Sekulski, który w tym pierwszym sparingu założył opaskę kapitańską raz, że po raz pierwszy w swojej karierze dla Wisły, potrzebna była ta zmiana z wiadomych względów, ale czy uniesie ten ciężar bycia kapitanem, jeśli oczywiście rada drużyny i trener go wybiorą? No jasne, że tak. O to jestem spokojny, bo Łukasz ma charakter takiego walczaka. No i też jest takim naszym atmosfericzem, nie? Że potrafi rozweselić całą drużynę. Myślę, że ma kluczowe zdanie tutaj w szatni i wszyscy z jego zdaniem się liczą. A ty byś uniósł ten ciężar? Wiesz co, no nie wiem, czy pamiętasz, ale był taki mecz, że tam byłem kapitanem na Termalice, ale to z tego względu, że byłem najbliżej, nie? Grałem naprawdę, załóż szybko, nie? I miałem taki debiucik, za który tam było trzeba postawić piwko. Okej, okay, no teraz jeśli już to taki pełnoprawny kapitan, no ale zobaczymy. Tak jak mówisz, dla mnie to by było wielkie wyróżnienie i na pewno spełnienie kolejnego marzenia. Myślę, że też kibicom bardzo zależy, żeby tym kapitanem została osoba mocno związana z Płockiem, więc pewnie jesteś w tym kręgu, których kibice by wybierali. Nawet jakby mi powiedzieli, że jestem trzecim, czy tam czwartym, nawet piątym, to i tak się będę cieszył z tego, że gdzieś tam dobijam do tej czołóweczki. Dobra, to chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o pytania z wcześniej przygotowanych i zadanych przez naszych kibiców, więc przejdźmy na live'a. Przejdźmy na czat. Tu będą fajne pytanka. Można się napisać? Oczywiście. Jakby, gdyby, żeby tak w woli ścisłości. W Turcji, z tego co pamiętam, Michał Łada podczas swoich wywiadów pił tamtejszy lokalną herbatkę, czaj. My pijemy słowacki przysmak, kofole. Napój chyba specyficzny, ale mam nadzieję, że dobry. Dostępny, jak też rozmawiałem z Filipem Leśniakiem i są sprzeczki, czy to jest napój słowacki, czy to jest napój czeski. Jak to w wielu przypadkach Słowacy będą twierdzili, że to słowacki, czeski, że czeski. Ale tak, dobrze, już patrzmy, co mamy na czacie. Jany Wyczesany pyta, co miałeś takiego, że jako jeden z nielicznych z grup juniorskiej udało ci się zrobić karierę w piłce zawodowej? Wiesz co, myślę, że jakieś uparte dążenie do celu i determinacja. Ja byłem takim walecznym trochę zawodnikiem, nie byłem najlepszy z tych zawodników grup juniorskich, bo był Damian Adamczyk, który był kapitanem reprezentacji Polski rocznika 92. Był Mateusz Lewandowski, trener w Akademii. Kojarzycie na pewno, bo zagrał dużo sezonów w Ekstraklasie, był też we Włoszech, też bardzo dobry zawodnik. Był też były trener Akademii, chyba już nie jest trenerem, Maciek Trepka. Też jeszcze, był bardzo dobry. Jeszcze jest, także. Tak? To przepraszam, bo się pomyliłem. No, też był takim walczakiem, też reprezentował Polskę w tych młodzieżowych drużynach, a ja tam gdzieś byłem zawsze taki czwarty, piąty. Też ja nie miałem takich warunków fizycznych, nie? Oni pamiętam, jak wszyscy już dawali przerzuty, no to ja jeszcze po ziemi, nie? Nie miałem siły, zawsze miałem tam metr 40, a oni już wielkie chłopy, nie? No ale myślę, że ta determinacja i uparte dążenie do celu to był klucz. A masz jakiegoś w głowie jakiś taki niewykorzystalny talent z tych twoich młodzieńczych lat, który z tobą grał
gdzie myślałeś właśnie, że wystrzeli strasznie, a gdzieś myślę, trochę życie... Myślę, że Damian Adamczyk to jest taki zawodnik, który robił różnicę w juniorach, nawet grał też w, bodajże nie wiem, czy to była pierwsza liga, drugiej lidze na pewno grał w Wiśle Płock, no ale miał i umiejętności techniczne i taki spokój, którego brakowało na tamten moment wielu zawodnikom w juniorach. Wyróżniał się bardzo. Okej, jesteś tutaj w naszej szatni w zasadzie od niedawna, jeśli chodzi o ten nowy skład. Jeśli jesteśmy o takich talentach, to też zapytam, czy widzisz w którymś z tych młodych zawodników, a może nie tylko, jakiś taki talent, który może za chwilę na tyle wystrzelić, że no będzie gwiazdą, może nawet. Wiesz co, no piłka nożna jest taka, że ja teraz mogę powiedzieć, że ktoś nie jest talentem albo jest, a za pół roku wystrzeli, nie? No ale tak jak mówiłem, jest dużo zawodników fajnych tutaj. Jest Lesiu, fajnie ostatnio się pokazał w sparingu. Maślaczek, bo tak go też śledzę, bo to jest mniej więcej moja pozycja, lewa obrona. Zawsze rywalizujemy, bo ja na prawej, on na lewej. Mieliśmy taką grę kontrolną, też mi się podobał. Kto jeszcze jest z tych młodych, jakbyś mi mógł podpowiedzieć? Zyniu, też naprawdę umiejętności techniczne. Fryderyk Gerbowski. No jest dużo takich chłopaków, którzy naprawdę mają talent. Czyli czekamy i trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że Wisła Płock kiedyś będzie zbierała plony z nich. Miejmy jakieś pieniążki nadzieję. Zarobimy. Miejmy taką nadzieję. Jakby tutaj wracamy do początku naszej rozmowy, bo Kamil Grudny pytał, czy po tych przygodach w kilku klubach planowałeś powrót do Wisły? A to też już wspominałeś na tym temat. Planowałem, ale nie wiedziałem, w jakim momencie to nastąpi. Nie wiem, czy to znajomy pyta twój, czy a jakie inny? Tam imię i nazwisko? Znaczy teraz inne pytanie kolejne. Kuba. A to już wiem. Fabian, kto mistrzem Anglii? Pamiętaj, żeby dobrze odpowiedzieć. United. Manchester Czerwony. Śledzisz w ogóle tak głównie angielską, czy może... Nie, ja jestem fanem Realu Madryt, ale lubię Manchester United z tego względu, że mój brat jest wielkim fanem Manchesteru United i jak mecz leciał w domu, to zawsze się oglądało te mecze na Old Trafford. Nie? I wiem, że Kuba też jest wielkim kibicem United, dlatego odpowiedź mogła być tylko jedna. Czyli to był twój brat, tak z ciekawości? Nie, kolega. Okay. Sebastian Murawski. Siema Fabian, witamy w domu i życzę awansu z drużyną w nadchodzącym sezonie. Dziękuję ślicznie i mam nadzieję, że twoje słowa się spełnią. Tutaj widzę, że Mateusz Mrozowski ponownie pyta tym razem na czacie. Jak wspominasz swoje początki w pierwszej drużynie? Zaczynałeś akurat, kiedy klub zaliczył swój najgorszy okres. Wiesz co, dobrze pamiętam ten swój debiut. Też w tym wywiadzie przedmeczowym dla Wisły Płock też o nim wspominałem. Ruch Wysokie Mazowieckie, ja tam przy linii 90 minuta, ale jeszcze zdołałem dostać gdzieś piłkę, przedryblować trzech zawodników, no i strata, no ale na wślizgu gdzieś tam ta piłka jeszcze została odebrana. No i to naprawdę było takie przeżycie, że chociaż tą minutkę człowiek dostał, żeby zadebiutować. No i później poszły z górki, a co? No nie było łatwo, ale no na pewno fajne chwile. A jakbyś miał to opisać tym wszystkim młodym chłopakom, którzy trenują w Wiśle w innych klubach i ich marzeniem jest właśnie zadebiutować w tej pierwszej drużynie. Jakie to jest uczucie w ogóle? Jakbyś miał to porównać do czegoś? To jest myślę, że nie do opisania, że te stanie nawet jeszcze na tym starym stadionie, bo bardzo dobrze go wspominam. Kiedy za plecami są twoi koledzy, z którymi chodzisz do szkoły, bo ja tam debiutowałem bodajże w wieku 16-17 lat jakoś. No to jest fenomenalne przeżycie, nie? Mimo tego, że to była druga Liga Wschodnia wtedy, no to i tak serduszko biło bardzo mocno. Czyli pamiętasz bardzo dobrze. Pamiętam każdy mecz. Co byś nie zapytał? Spróbujemy, może właśnie podpowiedź dla naszych widzów. Nie będę pamiętał, co by się przypał, nie? Nawciarz 1947. Fabian, co czułeś osobiście po spadku Wisły do pierwszej ligi? Wiesz co, na pewno chyba jak każdy kibic i każdy wierny kibic i każdy płoczanin nie spodziewaliśmy się tego, że Wisła spadnie, bo w pierwszej rundzie naprawdę grali fajnie. No a w tej drugiej rundzie coś nie zatrybiło, coś nie zadziałało. A później jak to w sporcie, jak nie idzie, to nie idzie. Czego by nie robił, to nie będzie szło. No, potrzebowali jakiegoś zwycięstwa, które nie nadeszło.
żeby to wszystko przykręcić na tą zwycięską szalę. Myślę, że już po tym meczu ze Śląskiem było widać, że ciężkie chwile przeżywają ci chłopacy. No i współczułem im bardzo, bo to nie są fajne chwile dla sportowców, nawet z innych klubów, tak jak spadła też Lechia Gdańsk czy Miedź Legnica. Kibice nie zdają sobie sprawy, co ci chłopacy tutaj przeżywali i co przeżywają ci, którzy spadają, czy to z Ekstraklasy, czy z pierwszej ligi do drugiej. To nie są naprawdę fajne momenty dla nich. Przejdźmy dalej. No, miejmy nadzieję, że w tym roku jednak będzie to odbicie. Wszystko pójdzie w górę. Tak jest. Nie myślmy nawet o takich rzeczach. Dokładnie. Fabian, czy uważasz, że poprawiłeś grę w obronie? Bo do przodu zawsze było dobrze, pyta Arkadiusz. Zobaczymy w tym sezonie. Możemy spotkać się w maju i mi powiesz, czy poprawiłem. Bo powiem, że poprawiłem, a w pierwszych trzech kolejkach ktoś mnie zakręci i będzie wstyd. A to tak z twojej perspektywy, jakbyś miał teraz tak na szybko strzelić, twoja taka cecha, na którą musisz jeszcze popracować na boisku, mimo wszystko? Twoim zdaniem. Ja myślę, że jeszcze bardziej powinienem gdzieś te pojedynki jeden na jeden z przodu wygrywać, bo tak jak tutaj napisał kolega, że zawsze mnie ciągnęło do tej ofensywy, to i jeszcze bardziej chciałbym to poprawić, żeby robić różnicę z przodu, przede wszystkim z przodu, nie z tyłu, bo fajnie się ogląda tych zawodników, którzy asystują, którzy strzelają bramki. Jasne. Niż tych, którzy wykonują jakąś czarną robotę na boisku. Sam jestem kibicem i wiem, że wolę oglądać jakieś driblingi, fajne wrzutki, fajne strzały, niż te osoby, które tam odbierają piłkę i dostarczają do tych zawodników do przodu. A jeśli przejdziemy na drugi biegun, to ja, z jakiej cechy jesteś najbardziej zadowolony? Takiej cechy na boisku? Wiesz co, myślę, że mam jakiś taki, nie wiem, czy to według mnie. No, może to nie oczywiście, oczywiście. Według innych może to być inaczej. Jakiś taki wewnętrzny spokój, jak mam tą piłkę, to nie panikuję, mi się wydaje. I tak to myślę, że mam fajne. Dobra. Damian Kania pyta, na jakiej pozycji na boisku czuję się najlepiej. Tu mieliśmy Robert Pietryka. Fabian, jak oceniasz pobyt w Stali Mielec? Trochę poruszyliśmy ten temat, ale śmiało. Nie, no na pewno fajne chwile. To też zrobiliśmy cel utrzymanie w Ekstraklasie. No i przede wszystkim można się było pokazać na tym najwyższym poziomie w Polsce, bo zagrałem praktycznie we wszystkich meczach. Fajne chwile. Też zdołałem strzelić debiutancką bramkę w Ekstraklasie. Bardzo dobrze będę wspominał Mielec pod tym względem sportowym, ale też tym względem takim pozasportowym, bo naprawdę mieszkają w Mielcu fajni ludzie, z którymi złapaliśmy kontakt i mam z nimi kontakt do tej pory. Super. Tutaj Kuba dopytywał o tego mistrza Anglii, ale to już mieliśmy. Mroko pyta, najlepszy sezon w twojej karierze, to który twoim zdaniem? Myślę, że ten, w którym nie zrobiliśmy awansu, co ten pamiętny mecz z Termaliką był u siebie. No wtedy, co gdzie nie kopnąłem, to była jakaś asysta, nie? I bramka. To był chyba najlepszy sezon w moim wykonaniu. Ale też ten poprzedni w Ekstraklasie. Myślę, że może nie pod względem takim liczbowym, ale pod względem gry to był fajny sezon poprzedni. A to nie wiem, tak moje wrażenie, że to był sezon, w którym jakby wróciła trochę bardziej ta pewność siebie? Wiesz co, zawodnicy tak mają, że jak grasz regularnie, to pewność siebie przychodzi sama. Nawet jak zagrasz dwa mecze słabsze, a wiesz, że trener na ciebie postawi w trzecim i w czwartym meczu kolejnym, no to ta pewność siebie prędzej czy później przyjdzie, nie? Najgorsze jest to, jak nie grasz, wejdziesz na 5 minut, później na 10, nagle dostajesz szansę, którą musisz wykorzystać, a nie daj Boże zagrasz słabszy mecz, no to ta pewność siebie spada, bo wiesz, wszyscy jesteśmy ludźmi i no, jak masz jakieś niepowodzenia, to wiadomo, że ta głowa troszkę spada. Wspominałeś o Sekulu, wspominałeś o Krzyśku Janusie. Julek B pyta, Fabian, najlepszy kolega teraz w szatni, no ale to chyba tutaj odpowiedź jest prosta. Chyba, no staramy się właśnie wszyscy trzymać, żeby zjednoczyć ten zespół, no ale tak jak wszyscy wiedzą, że tutaj ta znajomość z Krzyśkiem, z Sekulem, ze Szczutem też to procentuje i z nimi, czy teraz z Chrzankiem też, to myślę, że mamy najlepszy kontakt. Nie wiem, czy
Zobaczymy, co powiesz na ten temat. Nie wiem, o co chodzi. Julek B. pyta, Fabian, czy to prawda, że miałeś, chyba chodziło o drugą, ksywę Fabian Bujaczka? Wiem, to Szczuto na pewno. Julek B., no, także... No, nie, to nie ja, ale myślę, że Szczuto... To chyba słuchamy, bo to może być ciekawa historia z tym. Nie, to nie można mówić, wiesz? Ale to okay. Nie jestem ja, ale pozdrawiam serdecznie Fabiana. Orzech Nerkowca pyta, Hiszpan jak ocenia swoją przygodę w Stali, ale to przed sekundą... No i Szczuto będzie duszony tam, nie? Za chwilę. Właśnie, może jakieś sparingi, bo tak wszyscy chyba widzieli u Ciebie też na Instagramie. Nie, bo Szczuto kopie, a ja kopać nie umiem. Nie, ty tylko... Mówiłem mu, że możemy tam... Czyli boks bardziej. No, delikatnie się tam pochuśtać, ale... Jakby nie promujemy, ale jutro jest jedna z gal freakfightowych, nie wiem, czy oglądasz, czy wiesz, też... Wiesz co, przeleciały mi teraz te konferencja, bo chyba wczoraj chyba była, coś takiego. No, tam niezłe świry są też. No, tutaj akurat zapowiada się kilka ciekawych tych walk, ale widziałby się... No bo dobrze, mówisz, że tylko bijesz, no ale wiemy raz dobrze, że... Bije. Mnie biją na razie, jak włączyliśmy jakieś sparingi w tym okresie nietreningowym naszym piłkarskim. No to zrobiliśmy parę rundek takich sparingowych, no to na pewno fajny, inny wysiłek i fajne doświadczenie, nie? Dostać tak w lampkę. trochę coś innego niż na co dzień. A widzisz którymś z zawodników z naszej kadry teraz takiego swojego sparing partnera, który mógłby być? No ze Szczutem bym się sprawdził, bo widziałem, że tam w Sportowym Płocku trenuje. Myśmy zobaczyli, ale to kawał chłopa, 2 metry. Chyba no jeszcze nie ta kategoria. Nie podjechałbym, ale... No ale nie tacy wygrywali. Dokładnie. Patrzmy dalej na YouTube'a, co my tutaj mamy. Za tego Fabiana Bujaczkę, nie? To Szczuto. Jeśli jutro relacja z jutrzejszego dnia jak zakończy jutro go nie będzie na meczu, to albo, wiadomo o co chodzi, nie? Patrzmy, co dalej. Dużo chyba się nie nadaje pytań, co? Bo tak przewijasz? Wiesz co, jest kilka takich, nawet nie tyle co pytań, co jakichś po prostu zdań twierdzących. No właśnie tu Mateusz Mrozowski chociażby wspomina, Gołąb ma tylko trudne pytania. Wszystko o autobusach. Nie wiem, czy możesz o tym powiedzieć, ale czy transfer do Wisły był już, może nie tyle co sfinalizowany pewnie, ale gdzieś temat się rozpoczął jeszcze w okresie Ekstraklasy, znaczy w sezonie Ekstraklasy tym poprzednim? Nie, nic już... nie, bo wiesz co, ja miałem kontakt zawsze z chłopakami, czy tam z prezesem Tomkiem Marcem, czy z Bartkiem Sielewskim później pisaliśmy też. Zawsze starałem im się tam życzyć przed każdym meczem powodzenia, żeby im się wiodło, co też mogą na pewno potwierdzić. Mieliśmy jakiś tam kontakcik. No ale nie, to umowę czy tam zainteresowanie wyszło już po sezonie, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy jeden raz, drugi, trzeci, no i gdzieś tam doszliśmy do tego konsensusu i sfinalizowaliśmy transfer. Tutaj dopiero się dokopałem, ale Maciej Trepka też skomentował, że nie wybiera się nigdzie. No właśnie, ale to ja taką, wiesz co, przepraszam Maćka, ale coś słyszałem, że już, bo się pytałem, że już nie jest trenerem i też się zdziwiłem, bo widziałem go i na zdjęciach. No ale oby mu się wiodło, oby był kiedyś trenerem też w seniorach, bo za to trzymał kciuki. Tutaj też Mateusz pyta, czy ja trochę zmienię, przerobię to pytanie. Ja też ci powiem, że z Maćkiem Trepką też w parze razem byliśmy w juniorach, także gdzieś to zgranko było, ja mu zawsze wrzuteczkę dawałem, on miał taki mocny strzał, nie? To pozdrawiamy Maćka. Mateusz zapytał, już tak wrócę do swojej poprzedniej myśli i tutaj przerobię trochę to pytanie. Na ten okres przygotowawczy dołączyło do nas dwóch serbskich zawodników. Co może tak po tych kilku dniach? No nie było za dużo okazji, żeby zobaczyć. No właśnie, zobaczyć, ciężko ale... coś powiedzieć, no bo tak jak mówisz, nie było za dużo okazji. Jak my graliśmy sparing, to chłopaki też dopiero dojechali i mieli trening indywidualny. Dzisiaj też był bardziej taki trening stricte taktyczny, zawodnicy ofensywni mieli oddzielne zajęcia, zawodnicy defensywni na drugiej połowie. Na koniec była taka 3-minutowa gra. No na pewno techniczni zawodnicy, widać, że ta piłka im nie przeszkadza, no ale
co będziemy mogli o nich powiedzieć więcej, no to myślę, że się przekonamy w najbliższych i sparingach, i w meczach ligowych, bo to jest najważniejsze, dokładnie, żeby zweryfikować jakiegoś zawodnika. Przy okazji zapraszamy na jutrzejszego live'a z kolejnego sparingu, z kolejnego meczu. Jakby nie jestem w stanie określić, czy obaj panowie zagrają już tym razem, czy nie, ale zapraszamy. Będzie co oglądać. Tak jest, na naszym kanale. Będzie się działo. Także śmiało subskrybujcie, zostawcie lajka, przypomnienie i tak dalej. No i zapraszamy. Ruto7.x. Czy oglądałeś inne live'y z innymi zawodnikami z Płocka, jak grałeś w Stali? Tak, zdarzyło się podczas obozów oglądać. Z Dominikiem Furmanem chyba był live? Był, nie? Był, tak. I Łukasz Sekulski, z tego co pamiętam. I Rzeźnik, tak, to mamy podpowiedź. Czyli oglądałeś, czyli byłeś na bieżąco. Łapka w górę tam jest na fejsie, to wiesz, od razu automatycznie tak wyskakiwało, nie? Mateusz dalej tu jeszcze podpowiada a propos twoich kolegów z drużyny, z którymi grałeś, że bodajże trener zespołu Pań, chodzi o Adriana Piąkowskiego, również. No, Adrian grał w roczniku młodszym, mimo tego, że jesteśmy w równym wieku. O. Rocznik 93, ja grałem w roczniku 92. Ale też miałem przyjemność razem z Adrianem grać, bo schodziłem też na mecze do młodszego rocznika. I tu mam teraz ciekawe pytanie. Podejrzewam, że może któryś z kolegów z waszego piętra. Ale wydusił tam. Co myślisz o fryzurze Adriana Szczutowskiego? I są w ogóle ciekawa, plany na lekką pewno, zmianę. Nie? Możesz to zrobił, żeby czy Adrian ma tam się ogolić na Ronaldo, tego starego. Myślę, że to by było ciekawe i by trochę te social media podskoczyły w Wiśle Płock, jakby zobaczyły, jaką Adrian by zaprezentował fryzurkę. Może dzisiaj wieczorkiem jak go namówię, za tego bujaczkę go zgolimy i ten. A to i jutro, jutro ofensywnie będzie wyglądał na sparingu. Będzie siał postrach tam w obronie przeciwnika. Doczekamy, aż go namówisz, namówcie go. Wiesz co, my go namawiamy codziennie, ale... No ja słyszymy, jakby siedząc obok na stołówce chociażby. Byłoby ciekawie na pewno. Jeśli ktoś też nie kojarzy, o kogo chodzi, to nie o tego Ronaldo, jeśli są młodsze tutaj roczniki. No tak, Ronaldo z Brazylii, nie tego z Portugalii. Grubasek. Tak jest, teraz już tak. Ale to była... No, ja mogę, ale mimo piłkarz, wszystko ja mogę pozazdrościć tej fryzury. Ale jaki piłkarz, nie? No właśnie. Mimo tego, że tam brzuszek był z przodu, to i tak potrafił trzy brameczki, czy tam dwie w meczu strzelić, nie? Co pokazuje, że nie zawsze profesjonalne podejście do sportu daje gwarancję sukcesu, nie? Nieraz no. To pokazuje życie, że trzeba się z tym urodzić i się to ma do końca życia. Tu też jakieś ciekawostki, może coś więcej opowiesz, jakby ja nie znam historii, ale czy chodziłeś do Krzywego na słynne naleśniki? Zdarzyło się być na Lidze Mistrzów u Krzywego w tych czasach, co tam gaz się ulatniał. Nie, no wtedy była naprawdę zgrana ekipka, no, też właśnie Sekul był, Janis, można, ja wtedy byłem młodym zawodnikiem, miałem czego słuchać, miałem się od kogo uczyć i naprawdę te chwile fajnie wspominam. I Krzywego też również pozdrawiam. Pozdrawiamy. W sumie też by była, jakby jeszcze wrócił. No, była. Ja bym z nim takiego live'a zrobił, nie? Zaproście go, to zobaczycie, jakie będą ciekawe historie. No to jeśli nas ogląda, to zapraszamy na Słowację. Może jeszcze zdążymy. Lećmy dalej. Zaraz będziecie mieli komentarz tam z lajkami od niego na pewno. No dobrze, czekamy. Najlepszy zawodnik, z którym grałeś w seniorskiej piłce oraz najlepszy zawodnik, z którym grałeś w Wiśle. W Wiśle? Ojej, tak sobie nie przypominam, ale z tego co pamiętam, takie fajne wrażenie na mnie zrobił Ricardinho. Dużo podpatrywałem, jak on się kiwa, jakie zachowanie na przykład w dziadku ma. Można było zobaczyć, że ma taki brazylijski luz, nie? Że ma jakość w tym, co robi, czy tam wykończenie akcji. No, nie było na treningu akcji, której by nie wykończył, nie? Miał taki, kurczę, że miał to coś. Myślę, że on był takim jednym z lepszych zawodników tutaj. Tak na szybko, jakbyś mi mógł podpowiedzieć, kto tutaj jeszcze był taki... Nie, na pewno on zrobił na mnie takie duże wrażenie. A co myślisz o Jakubie Szymańskim u nas w drużynie? Jak sobie radzi w tej defensywie? Dobrze, taki solidny, teraz nas podsłuchuje, to będziemy mu słodzić, nie, na solidny obrońca, nie ma przypadku w tym, że reprezentuje Polskę.
w tym meczu środowym wyczyścił wszystko w zasadzie. Nie? Oby było tak w lidze. Oby tak było. Dobra, poszedł, możemy gadać. Tak jest. Teraz. Słabo, nie? Słabo. Dobra, lecimy dalej. Czy są... Okej, tutaj jest pytanie o transfery. Ja trochę też zmienię. Gdybyś mógł jednego zawodnika z całej historii Wisły Płock przywrócić na nowo tutaj do naszego składu, żeby teraz w tym sezonie zagrał z tobą, kim? Kto to by co, był? Ja pamiętam z czasów, jak byłem młodszy, jak chodziłem, to cały Płock był tak zajarany Pawłem Sobczakiem, nie? To był naprawdę taki piłkarz, na którego... Dopiero co miał urodziny, także wszystkiego tak, najlepszego, tak, nie to spóźnione. Dokładnie, wszystkiego najlepszego. Nawet miałem taką koszulkę fajną, do tej pory ją mam, Petrochemii w dawnej Stodole, mama mi kupiła. To jeszcze jest w szafeczce. No i naprawdę jego się wtedy fajnie oglądało, mimo tego, że był młodym zawodnikiem. Nawet na YouTubie można zobaczyć taką bramkę z Anglią na stadionie w Płocku, co taką za kołnierz strzelił. No, to naprawdę był dobry piłkarz z takich dawnych lat, którego pamiętam. Jeszcze pan Paweł Mioszkiewicz. Oj, klasa. Bardzo dobry zawodnik. No i też pamiętam, nie do końca z gry, ale był taki malutki zawodnik, bodajże Radosław Kowalczyk, tak? Dobrze był, mówię? Był, tak. No jego też pamiętam, tak, że zawsze go tak gdzieś mi przez myśl przechodzi. Dobra, a z aktywnych zawodników, jeśli mógłbyś mieć taki jeden transfer, tego bierzemy. On grał w Płocku, tego bierzemy. No Ricardinho, nie? Mimo że już jest chyba wiekowym zawodnikiem, nie wiem ile, po 30. Po 30. No fajny zawodnik przede wszystkim. Ty dobijasz do 30, czy to jest wiekowy wiek? To bez przesady. No teraz ten wiek się druga gdzieś młodość. Zawodnika wydłuża, no, nie? Właśnie. Grają zawodnicy i do 39 roku życia, do 40, także... Nie, no to był fajny zawodnik. Myślę, że kibice w Płocku też go zapamiętali z bardzo dobrej gry. Nawet taką fajną brameczkę na koronie strzelił, tak sobie podrzucił. Widać jakoś było w tym, co robi, nie? Piotr Wiśnia Wiśniewski. Chyba to jest oczywista odpowiedź. Pewnie zaraz zaprosimy na twojego Instagrama, jeśli się nie mylę, ale z jakim numerem na koszulce będziesz grał w Wiśle? Z 16. To pierwszy numer tutaj miałem 26, bo wtedy były takie czasy, druga Liga Wschodnia. Mieliśmy stroje RA, tu nawet nie mieliśmy nadrukowanych. 16 nie było nadrukowanej. Nawet bo ten numer tak we Francji chyba dla bramkarza był zawsze 16, nie? Nawet Barthez chyba w 16 bronił. No to w RA nie mieliśmy w ogóle 16 i grałem z 26, też debiutowałem z 26. No i później 16, bo dostaliśmy, pamiętam, stroje Tico w juniorach i wtedy Ireneusz Jeleń grał z 16 na początku w Wiśle Płock. Tico to takie szerokie. A później grał z 9, ale dostaliśmy nowe stroje, pamiętam jak odpakowywałem i wziąłem 16. I od tamtej pory w Wiśle Płock 16 myślę, że jest najważniejsza dla mnie. Więc nie ma szans, żeby ktoś ci zabrał ten numer. Albo przynajmniej będzie się starał, żeby tak się nie stało. Zobaczymy. Arkadiusz pyta, no to już widzę odpowiedź na jedną z twoich kwestii jeszcze, ale to Arkadiusz pyta, wymarzona liczba asyst w nadchodzącym sezonie. Nie, no to takie zrobić double-double, nie? 10 bramek, 10 asyst, to by było pięknie. To trzymamy kciuki. Nie, no by jak najwięcej, też wiesz, no oczywiście żartowałem, ale fajnie by było zrobić takie double-double. Oby jak najwięcej, żeby każde podanie docierało gdzieś tam do napastnika, a czy on strzeli, czy nie strzeli, no to wiem, że prędzej czy później strzeli. No. Którąś takie podanie musi strzelić, ale najważniejsze, żeby to docierało, nie, do niego. Okej, Michał Łada, pozdrawiamy. Czy pan prowadzący może coś zarapować zaraz po tym, jak pan Michał Łada zagra na fortepianie, z tego co pamiętam. No tu mamy odpowiedź. Rozumiem do pytania, tylko niech znajdę, co myślisz o fryzurze Adriana Szczytowskiego. Tutaj chodziło o ten sparing później, kupuj kask i wjeżdżamy na top, także, nie także ma, chyba dogadane. Nie ma problemu, ja nie potrzebuję kasku. No, chyba wyzwanie mam. Szybszy od cienia, twardszy od kamienia. Planujecie w ogóle jutro oglądać tą galę, czy... Wiesz co, jak nam wykupisz, to będziemy oglądać. Możemy się spotkać nie, wszyscy. Nie, no śmieję się, no może coś tam pooglądamy, na pewno fajne emocje zawsze. Może nieprzyjemne dla tych zawodników, którzy przegrywają, gdzieś jakieś nokauty mają, ale fajnie się to ogląda. Dobra, Orzech Nerkowca. Strzelam, że może też jakiś znajomy, ale na jakim osiedlu w Płocku się wychowałeś? Swoją drogą pozdrawiam z Wielkiej Płyty.
Też pozdrawiam. Wiesz co, no do tak chyba 6 czy tam 5 roku życia mieszkaliśmy na ulicy Słowackiego. Później przeprowadziliśmy się na Wielką Płytę, ale myślę, że Wielka Płyta to jest to osiedle, na którym się, które mnie najbardziej wychowało i najwięcej tam doświadczyłem takich przyjemnych i też mało przyjemnych chwil, które zaprocentowały później w życiu, nie? To myślę, że Wielka Płyta. Ja tutaj od siebie jeszcze tak czytam komentarze, to też pozdrawiam Mateusza Mrozowskiego. To a propos jego komentarza. Adam Cichocki. Zapytaj, czy Fabian myślał o powrocie do nas po awansie w Wisełki. Rozumiem, że to chodzi już o ten okres kilku lat wstecz. No tak, wiesz co, to jest długa historia. Myślę, że nie do końca przyjemna. Myślę, że nie na teraz, nie? Byśmy musieli sobie tak wieczorkiem usiąść i pogadać, ale, no, spokojnie, ale naprawdę oczywiście. Będąc w innych klubach, gdzieś tam zawsze moim marzeniem było tutaj wrócić. Nawet pamiętam, jak przejeżdżałem samochodem obok rosnącego stadionu, to też narzeczonej powiedziałem, że zobaczysz, że kiedyś jak ten stadion otworzą, to ja będę na meczu otwarcia grał. Myślę, że to się spełni, no, że gdzieś tam nawet zagrać w pierwszym składzie, czy tam wyjść z ławki na minutę, ale zapisać się gdzieś w tej historii, że można było otworzyć stadion Wisły Płock. To tutaj akurat a propos pierwszego składu, Krynio 64 pyta, no domyślam się, że to nie pytanie do ciebie, ale czy Fabian będzie jutro w wyjściowym składzie? Nie wiem naprawdę. Nie zdradzamy nic, bo na pewno Slovan Bratysława ogląda. Na pewno, wszystko rozumie. No tutaj Magda pyta, z kim masz najlepszy kontakt, ale to też już było. Powtórzmy, staracie się budować tą rodzinną atmosferę, więź, tak żeby każdy z każdym. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Chyba wszyscy byśmy tego sobie życzyli. Nie, już widać jakiś zalążek, że jest naprawdę dobrze. Orientujesz się, czy planowana jest jakaś gry zabawy integracyjne, żeby was jeszcze bardziej ze sobą zbliżyć? No ja myślę, że już to było zaplanowane przed obozem. Na to czekamy, na ten dzień. Też czekamy, bo my chyba jeszcze też nie wiemy. Zrobimy jakieś ognisko i na pewno będzie fajnie. Kolejne pytanie. To są nawet chyba... Okej, ale Fabian, czemu nie zagrałeś w ostatnim meczu Stali Mielec? Wiesz co, też byłem zaskoczony, bo gdzieś tam liczyłem na to, że zagram w tym meczu, ale jak już widziałem dzień czy tam dwa dni przed meczem, że trener tak ustawia mojego kolegę z drużyny, no to myślałem, że chociaż wejdę z ławki, ale tak widocznie trenerowi było nie po drodze, żebym w tym meczu wystąpił, może miał jakiś inną wizję taktyczną na ten mecz. No szkoda, bo na pewno chciałbym grać w każdym meczu, nie omijać żadnego spotkania. To jakby jest dalsza część tego pytania, nie mam nic za złe trenerowi Kiresiowi za to, że mnie posadził na ławce, bo nie jestem takim zawodnikiem, który zaraz się tam gdzieś obrazi na to, czy będzie stroił jakieś fochy. Po prostu to była decyzja trenera i trzeba ją uszanować. Właśnie tu jest teoria, że być może będąc w tamtym meczu w składzie pomógłbyś w jakimś sposób Wiśle, no ale bez przesady. Wiesz co, no to chyba już nie jest jakby tak było, no to bym samobuja walnął, wiesz, tutaj w meczu, nie? No w sumie tak. Pozdrowienia z Mielca od Zuzi, Tomka, Moniki i Krzyśka. No pozdrawiam Zuzię. Chodziła z moją córką do przedszkola i jej rodziców również pozdrawiam, bo naprawdę fajni ludzie, z którymi mamy kontakt do teraz i oczywiście zapraszam na mecz do Płocka, bo też jesteśmy w kontakcie, zapraszam na mecz otwarcia, żeby zapełnić stadion i zaszczepić w nich kibiców Wisły Płock. Dobra, tu mamy kolejne pytanie od kolegi z góry chyba. Jak wspominasz zawodnika drugiego zespołu Vibi Dibi? To też szuto, nie? To jest Ujbidibi, kurde, no fajny chłopak, no. Też dużo zaangażowania, pokazywał na treningach, starał się, no i naprawdę bardzo fajny kolega. Niemożliwy jest ten szuto, nie? Tak patrzę, czy coś jeszcze? Podejrzewam, że zaraz coś jeszcze dopiszę. Dopiszę, ale... tylko z innego konta. Bo no może szybko, właśnie z kilku pisze. Szybko maila zakładał nowego, nie?
Widzę, że już prawie... Weź się go tam wyłączcie, bo on 18 lat jeszcze nie ma. Widzę, że już prawie godzina za nami, więc pomału chyba będziemy zbliżać się ku końcowi. Tak przeglądam dalej. Według ciebie, jaki transfer przydałby się Wiśle jeszcze przed sezonem? Nie wiem, czy tu możemy rzucić tam pozycję, powiedzmy. Kurczę, nawet nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. Mam nadzieję, że przyjdzie tutaj obojętnie jaki zawodnik, czy młody, czy stary, ale pokaże jakość w sezonie i pomoże nam wszystkim w dopięciu celu, jaki mamy postawiony tutaj w drużynie. Przyspieszmy. Jakaś historia z Liborem Palą? Z Liborem Palą? Kuba pyta, więc chyba to też... Na pewno taki trener wybuchowy, nie? Pamiętam, że kiedyś mnie tam na rezerwach zrypał pięknie. No ale nie mogę złego słowa powiedzieć na trenera. Dawał mi szansę gry w pierwszej lidze. I za to jestem mu wdzięczny, no. Wiesz co, jestem takim człowiekiem, który nie lubi negatywnie mówić o innych osobach. Chyba nie chcemy tego bez przesady. Nie do po końca. Po prostu wtedy, w tamtym momencie chyba wszyscy zrobiliśmy taki zły wynik. To się powinno opierać na barkach wszystkich zawodników, czy tam wszystkich pracowników nawet. No może nie pracowników, no na barkach zawodników niż trenera, bo to jasne. W ostateczności my wychodzimy na to boisko i my gramy, nie? Jasne, no już tak przyspieszam. Nie do końca rozumiem to pytanie, ale... Bo pytanie brzmi, wymarzona koszulka Wisły. Pytanie zadał Darek, wydaje mi się, że to jest osoba, która te koszulki kolekcjonuje. Tak, tak, bo wiesz co, my z bratem też kolekcjonujemy koszulki, mamy ich tam sporo. W Wisły Płock też mamy bardzo dużo. Okay. Gdzieś tam po znajomych zawsze piszemy, czy ktoś nie ma na odsprzedaż nawet. No mamy fajne perełki w kolekcji tutaj swojej, czy tam zagraniczne, czy też polskie, czy nawet Wisły Płock. No z takich ciekawostek to też mamy koszulkę trenera Marka Saganowskiego z czasów Orlenu, to był chyba 2000 rok. Nawet ostatnio mi brat wysyłał zdjęcie, to jest w takim jeszcze meczowym chyba wydaniu, bo jest zachowana. Ale zbierasz podpisy na nich, czy bardziej wiesz tak? Co, staram się teraz zbierać podpisy gdzieś. A od trenera już masz, czy jeszcze? Wiesz co, nie chciałem się podlizywać, nie? Ale chyba mamy też trenera z innych klubów, także brat już mi o tym mówił, no ale myślę, że to nie jest moment. Trzeba jeszcze tak odczekać 2 miesiące i dopiero podjechać z koszulką, nie? Bo no, żeby wstydu sobie nie narobić. A tak plus minus, ile masz tych koszulek? Ojeju. Wiesz co, brat prowadzi profil na Instagramie, tam zawsze wrzuca jakieś koszuleczki, nawet dzisiaj wrzucił chyba Chrzanka koszulkę z poprzedniego sezonu. Też mu mówiłem, żeby tam lajka zarzucił. No jest dużo, no ale nie zliczyłbyś tego. Myślę, okay. Że nie da rady. Są rozłożone po całym domu i to fajnie, że nie moim, tylko jego, nie? Przejdźmy dalej. Czy chodziłeś do szkoły podstawowej numer 3? Tak, tak, tak. Na wielkiej płycie chodziłem do trójki. Później czasy gimnazjalne to już była 70 i liceum też była 70. Arkadiusz pisze, Fabian, dużo, dużo zdrowia w nadchodzącym sezonie. Dziękuję ślicznie i wzajemnie. Dużo zdróweczka. Ruto pyta, czy w obecnym czasie, czy aktualnie mieszkasz w Płocku, czy w okolicach? Wiesz co, na dzień dzisiejszy dojeżdżam 30 km, mieszkamy u rodziców mojej narzeczonej, ale myślę, że już od przyszłego miesiąca wprowadzamy się do Płocka i będziemy mieszkać w Płocku. Panie Fabianie, jaki pan obstawia wynik w jutrzejszym meczu towarzyskim ze Slovanem? No mam nadzieję, że zwycięski, że utrzymy nosa tutaj piłkarzom Slovanu, tak? Nie wiem, jak się wymienia. No i zaprezentujemy się z jak najlepszej strony, bo wiemy, że Slovan jest bodajże mistrzem, tak? Słowacji. No i naprawdę no, fajnie się zmierzyć z takim zespołem, który gdzieś tam w eliminacjach do Ligi Mistrzów będzie grał i pokazać jakiś nasz ten polski ząb, nie? I charakter. Jakby też wiemy, mam nadzieję, że kibice będą mieli na uwadze to, że teraz zaszło tyle zmian personalnych u nas w składzie, no ale to jest niesprawiedliwe, że... my wychodzimy i gramy o zwycięstwo. Oczywiście, ale nawet jeśli tego wyniku się nie uda zdobyć, to
To jest taki nie bierzemy okres, nawet takich rzeczy pod uwagę. Okej. Do każdego meczu, nawet w gierkach treningowych trzeba grać o zwycięstwo. I to jest podejście pewnie, którego kibice oczekują. Coś mi tutaj jeszcze... Podpisywałeś we wtorek po treningu, albo nie wiem, autografy dawałeś, zdjęcia, kolega Olo pyta, czy pamiętasz go z kolegą we wtorek po meczu? Pamiętam chłopaków, zagorzali kibice chyba, bo robili sobie zdjęcia wszystkimi zawodnikami Wisły, brali autografy, pozdrawiam ich serdecznie i zapraszam na treningi. Się śmiejesz, coś już tam wyczytałeś? Ale to bardziej w moim kierunku, wiesz? Ale to zaraz do tego przejdziemy. W swoim się cieszysz, a w moim nie. Dlaczego? Pytanie do Fabiana. Czy jak już zjechałeś do Płocka, to czy uda się złapać na kawkę? Pozdrawiam, Hubert. No jasne, że tak. Ja zawsze jestem otwarty. Też ze starymi znajomymi, czy to właśnie chodzimy na jakieś treningi, czy na obiady. Zapraszam. Użytkownik o Niku Astralum, nie wiem, czy coś to powie. To pewnie Szczuto z nowego konta. Najlepsza taktyka na miraż? A, no to jasne, że tak. To już a jaki ten? To już pytanie od Szczuta, także. To tak, od Szczuta? Tu mamy najlepsza taktyka C. A, to mój bardzo dobry kolega. Najlepsza taktyka, oni już się śmieli, już mi wczoraj pisali, nie? Że mi powiedział najlepszą taktykę, nie? Że my sobie tam na B wchodzimy. A mój braciak zawsze, dobra panowie, to ja na plecy będę wchodził, będę to zamykał. I do tej pory już dawno razem nie graliśmy w tego CS-a, ale też się śmiejemy z tego, że mój brat zawsze tam na plecy jechał, nie? Jak my plantowaliśmy pakę, no to on zawsze sobie oda tam wchodził, nie? Dobra, no ale pograłby w takiego CS-ika, teraz nowy też ma wychodzić chyba, tu Szczuto teraz przewodzi. W drużynie, ma tam nawet jakiś swój team. O. Nieraz z nimi tam pogrywałem, bardziej oni już grali, bo ja to jestem taki już starej daty gracz. Dobra, idźmy dalej. Gdzieś mi to uciekło. Niejaki Michał Łada pyta, czy pamiętasz taki popularny swojego czasu numer, utwór muzyczny, jak Wszyscy dziś patrzymy, jak Wisełka no jasne, gra. Że tak. To chyba każdy kibic zna, nie? Miejmy taką nadzieję. Coś tam słyszałem kiedyś. No właśnie. Szczuto. Chyba... Chwila. To nie było to pytanie. Całe pytanie przeczytać. A czy wiesz, kto nawija w tym popularnym kawałku? Wszyscy dziś patrzymy. Ojej. Czy pamiętasz? Ksywkę, cokolwiek? A weź podpowiedź jakąś daj. Tam było dwóch. No wiem, że jeden to był Kosim i drugi był jeszcze. O kurde. Coś mam na końcu języka. Pamiętam, że było dwóch, ale nie przypomnę sobie. Karti? Coś takiego. No. Chodziło to na MP3, nie? Na stadionie latało w swoim czasie. A czy wiesz, kim jest Karti? Czym? Kim? Nie. Może to ty jesteś. Może kiedyś się dowiesz. Wiem, że to ty. Specjalnie tak mówię, żeby go nie pompować. Już mi tutaj Michał tyle. A jak? No to dawaj, no ześpiewaj coś, tu nam tam oglądalność podskoczy. No nie pamiętasz, no to ja coś pamiętam. Tam pamiętam. No ja to właśnie, mogę, to jest ja najlepsze. Ci mogę tekst napisać na kartce, a ty zaśpiewasz. No. Dawaj, zobaczymy, na ile ty pamiętasz. 1947 rozpoczyna się wszystko. Walka o ligowy jakiś duet ja może zrobimy, no. Tak jest. Mogę ci na karteczce wypisać, bo ja tam jakieś umiejętności coś śpiewaka było? Nie było? Mam. Nie, no gdzie? No ale zapraszam, chętnie posłuchamy, nie? Dobra, zbliżamy się ku końcowi, ostatnie pytania, bo tu już naprawdę ponad godzinę siedzimy, a jutro od rana trening i później mecz. Jakie wrażenie... No to mnie zwolnisz najwyżej, możemy pogadać. Dobra, możemy coś podpisać, nie wiem, czy trener uwzględni to, ale... Dobra, to pytanie odpuścimy, bo nie wiem, czy możemy. Pokaż. Od Mateusza Mrozowskiego. Nie wiem, czy możemy. No nie wiem, czy możecie. No właśnie, więc może odpuśćmy na wszelki wypadek. A propos nowych zawodników odpowiadałeś już, że na razie nie było dużo czasu. No ale pozytywnie. Tak jest. Fabian Ksywa na osiedlu Adaja? No to znowu czy to nie, no nie może. To ile tu? No chyba, że to samo Fabian Adaja to jest wierny kibic Wisły Płock i każdy go zna. No.
Trzeba szanować troszeczkę. Szymon Koźmierczak. Nie, to pewnie, ale... Fabian, pseudonim Jasiek Jastrząb. Dobra, bo to już się zaczyna chyba jakieś prywatne rozmowy, więc nie, to bardziej dokończycie. Aha, to już wiem! To znowu ten Siza do mnie. Teraz tak, Jasiek Jastrząb, tak. Jeszcze nie. Siza zapytał, chodziłeś na kajaki z Banderasem 70? Nie, nie chodziłem. Dobra, to nie tym chodziłem, pytaniem... ale kiedyś byłem na łódce, nie? To go... Czyli rozumiem, że z tym wiąże się też jakaś historia. No, ale to też nie, chyba nie, ciężko, żeby opowiadać. No, ale też fajne chwile, bo nas pan od informatyki zwolnił wtedy z lekcji, nie? Nie musieliśmy iść do szkoły. Szymon Koźmierczak pyta, hiszpański Ronaldo czy Messi? Ronaldo, z tego względu, że jestem kibicem Realu Madryt. Dobrze, ostatnie pytanie z czatu i zamykamy, żeby tu kolejne nie dochodziły. Co myślisz o swoim następcy w Stali Mielec? Mateusz Stępień? Stępień, tak. Myślisz, że ogarnie prawe skrzydło? No mam nadzieję, że tak. No, na pewno młody zawodnik z dużymi umiejętnościami, bo mieliśmy przyjemność razem grać w Arcy Gdynia. Przede wszystkim taki przebojowy i nie boi się grać do przodu. Myślę, że da rady. No. Nie będzie czuł respektu przed tymi chłopakami starszymi i życzę mu jak najlepszych momentów, żeby przeżywał jak najlepsze momenty w Stali Mielec, bo chyba podpisał umowę dwuletnią, to myślę, że fajne chwile go czekają w Mielcu. Dobra, tu wrócimy. Ostatnie, naprawdę ostatnie pytanie, jeśli chodzi o czat, bo znowu kolega Julek zapytał, największy przypał w 70 z Sokołem. Nie wiem, czy możesz coś zdradzić, nie, no, a ja w tym momencie wyłączam czat. Nie wolno takich rzeczy mówić. Okej, czyli nie było. Czyli co, kończymy na dzisiaj. Trochę posiedzieliśmy, ponad godzinkę. Trochę piłkarsko, trochę nie piłkarsko. Najważniejsze, że pozytywnie. No i co, my życzymy już w tym momencie chyba wszystkim spokojnego wieczoru i nocy. My czekamy na kolejne dni obozu i na jutrzejszy sparring, na który raz jeszcze zapraszamy. Tobie jak najwięcej asyst, jak najwięcej odbiorów w części obrony. No już jak najmniej chciałeś życzyć, nie? Odbiorów. No nie, właśnie w drugą stronę, żeby jak najmniej sytuacji zdarzało się pod naszą bramką. No i tyle. Jeśli chciałbyś coś od siebie do naszych Nie, no kibiców. Idę do pokoju, nogi w górę całą noc, bo trzeba jutro biegać, nie? A jeszcze nie, no, sparing ale ze szczotem, tak? Chyba, że to nie dzisiaj. Nie, odpuszczę mu. Ale pójdę pogadać o tych pytaniach chętnie, bo... Ja oglądalność poprawiła. No. Tak, bo przyszły gwiazdy Wisły Płockiej i się oglądalność poprawiła. Na pewno będę chciał wiedzieć, które pytania były od Szczuta, nie? Pośmiejemy się zaraz troszeczkę. Co do kibiców, no zachęcamy jako zawodnicy wszystkich kibiców na zapełnienie i na otwarcie nowego stadionu, bo mam nadzieję, że to będzie w pierwszej kolejce, żeby nam pomogli w każdym meczu wychodzić zwycięsko i dopisywać 3 punkty. Tego życzymy i sobie i wszystkim kibicom. Co, kończymy. W takim razie myślę, że widzimy się za kilka dni, gdzie spotkamy się na kolejnej rozmowie live. Możecie... Część druga. Możecie pisać w komentarzach, z kim byście chcieli taką rozmowę. Dajcie tego Szczuta, bo ja się odegram zapytania. Zobaczymy głos ludu, co powie. Także dziękujemy i Tobie, Fabian, i Kubie Szymańskiemu, i Pawle. Pawłowi, tak? Chyba poprawnie jest. Dzięki wszystkim. O, mamy. Dziękujemy Mateuszowi Kozakiewiczowi też za pomysł tutaj przy realizacji. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy.
Dziękuję.